kolejnego punktu porządkowego, to jest punktu ostatniego, tak, ósmego, komunikaty, oświadczenia. Bardzo proszę, czy ktoś ma do wygłoszenia jakiś komunikat, oświadczenia. Bardzo Szczepan Andrzej. Ja chciałem Państwa z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zawiadomić, że posiedzenie komisji odbędzie się we wtorek 18 grudnia o godzinie 18 w pomieszczeniu tak jak dotychczas. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze? I tak, ja chciałbym przeczytać oświadczenie, dlatego że chciałbym, żeby ono złączyło w tej samej formie i tak, w związku z wypowiedzią Pana Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 6 na 22 sesji Rady Dzielnicy w dniu 25 października 2012 roku, który stwierdził Pan, że Państwo popełniliście przestępstwo, mam to na piśmie od prokuratury, to jest cytat w cudzysłowie. Wzywam Pana Radnego Rady Miasta Krakowa, zarazem Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy, ujawnienia, jakiego przestępstwa dopuściliście Radni. Dalej, dokumenty z prokuratury poświadczające te fakty, o których mówił Pan Przewodniczący, oraz którzy radni według Pana Przewodniczącego dopuścili się tego ewentualnego przestępstwa. Sprawa jest o tyle ważna, że radny jest osobą publiczną, obdarzoną społecznym zaufaniem wyborców. Nie może więc ciążyć na nim nawet podejrzenie popełnienia przestępstwa, ani nie może sprawować mandatu, będąc skazanym za przestępstwo umyślne. Jeśli prawdziwe jest stwierdzenie Pana Przewodniczącego, to moim zdaniem powinien Pan ujawnić dokumenty rzucające cień na całą Radę Dzielnicy oraz podzielić się posiadaną wiedzą na ten temat z Radą. W przeciwnym wypadku wypowiedź Pana Przewodniczącego należy uznać za oszczerstwo. Tego rodzaju skandaliczna wypowiedź rzuca cień na dobre imię Rady Dzielnicy. Oszczerstwo to dotyczy może przecież wszystkich radnych, gdyż Pan Przewodniczący nie ujawnił rzekomych sprawców przestępstwa, ani tego, na czym ono polegało. Jako radny nie chciałbym, abyśmy uczestniczyli w wzajemnych podejrzeniach i oskarżeniach, dlatego sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia. Na koniec chciałbym zauważyć, że w polskim systemie prawnym o tym, czy ktoś popełnił przestępstwo, rozstrzyga niezawisły sąd po przeprowadzeniu postępowania karnego. Prokuratura może jedynie po przeprowadzeniu stawionego i wnikliwego śledztwa postawić zarzuty podejrzanym i skierować akt oskarżenia do sądu. Nie zawiadamia jednak o tym fakcie osób postronnych, chyba że ktoś jest oskarżony lub pokrzywdzony. Wyjaśnienia wymaga więc też status Pana Przewodniczącego w tej sprawie, jak również tego, w jaki sposób wszedł Pan posiadanie pisma prokuratury, o którym mówi Pan w cytowanej wypowiedzi. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy w terminie do dnia następnej sesji. Jeśli Pan tego nie zrobi, to wraz z tymi radnymi, którzy będą czuć się pokrzywdzeni, podejmiemy kroki prawne przeciwko Panu w tej sprawie. Proszę o dołączenie tego oświadczenia do protokołu z obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Ktoś jeszcze ma jakieś oświadczenie lub komunikat? Informacje, jak wygląda sprawa rozbudowy podróży dzisiaj, czy jest sprawy w sprawie rozbudowy szkoły i mają wątpliwości co do finansowania. Jak wygląda sprawa finansowania? Jestem w stałym kontakcie z panią dyrektor szkoły i z radą rodziców i na bieżąco się informujemy. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że budżet miasta jeszcze nie został uchwalony. Jak Państwo wiecie, na pewno śledziliście i przewertowaliście cały budżet. Nie ma środków finansowych w budżecie miasta na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 138 w Mydlinach. Panie Przewodniczący, mieliśmy przyznane 60 tysięcy na remont elewacji. W związku, że miała być remontowana cała szkoła, te pieniądze zostały zabrane i przeznaczone na inwestycje. Jak w tej chwili to było? Nie zostały zabrane dlatego, że ma być rozbudowa. Był to jakiś jeden z małych argumentów, natomiast jak Państwo wiecie, prezydent wydał zarządzenie i wszystkie środki zostały obcięte w dzielnicach o 15%. W samych środków priorytetowych z kwoty 550 tysięcy, 80 tysięcy zostało zabrane. Zmienialiśmy projekty UFA we wszystkich zadaniach. Czy na sport, czy na zdrowie, czy na politykę społeczną, czy na edukację, kulturę, jak Państwo pamiętacie. I dopasowywaliśmy uchwały i zadania do wysokości środków po obcięciu o 15%. I stąd padła propozycja zarządu obcięcia środków na elewację, bo wydawało się zasadnym, że skoro być może pójdzie rozbudowa i tego się trzymamy, to w tym momencie no, niezasadne nie zrobienie tylko elewacji, powiedzmy, bo jeszcze przy okazji, tak zawsze jest, że przy okazji inwestycji
który się prowadzi, jeśli pozostają środki, robi się coś więcej. Taki przykład mamy ze szkołą w ulicy Katowickiej, ze szkołą podstawową numer 50. Środki były na rozbudowę sali gimnastycznej, na budowę i przetwierdzenia, przełączki, a została zmodernizowana cała szkoła, elewacja całej szkoły, podjazdy, chodniki, wszystko. Więc to jest racjonalne działanie, myślenie, tak, żeby jak najlepiej były środki wydane i z kolei, jeśli są przeznaczane na inwestycje, to wykorzystane w sposób maksymalny. A jakie są szanse, żeby rzeczywiście ta rozbudowa była, skoro nie jest wprowadzona? Ja nie jestem w stanie wróżyć z fusu. Mogę tylko panią zapewnić, że pracuję 24 godziny na dobę po to, żeby inwestycja ruszyła. Ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie panią zapewnić. 19 grudnia odbywa się ostatnia sesja w Radzie Miasta i tam będzie przyjmowany budżet na przyszły rok. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. Do dnia rozstrzygnięć 19 grudnia prowadzone są intensywne rozmowy. Bardzo intensywne, tutaj mocno współdziałamy z panią Martą Pateną i z innymi radnymi. I ja jestem optymistą i mam nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie, ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie nic dodać w tej sprawie. Ja mam w takim razie kilka takich informacji. No pierwsza to też nie za dobra dla mytnik, mianowicie nie będzie wykonana sygnalizacja świetlna w mytnikach. Pomimo tego, że projekt już jest wykonany i wszystkie uzgodnienia, jak Państwo wiecie, o czym wcześniej mówiłem, 12 września prezydent wydał zarządzenie wstrzymujące podpisywanie jakichkolwiek umów. Mało z tego, jeśli nawet jakieś były podpisane umowy, to zalecał negocjowanie, powiedzmy, żeby można było odstąpić od tych umów. To jest jedna rzecz. Niemniej jednak z uwagi na bezpieczeństwo podjęliśmy mocne starania, żeby prezydent zmienił zdanie, albo inaczej, żeby wyraził zgodę na budowę tej sygnalizacji świetlnej. Prezydent uznał racje przedstawiane przez przewodniczącego Rady Dzielnicy 6 Bronowice i wspierających go osób. Dał zielone światło, przetarg się rozstrzygnął, ale niestety te procedury trwają i przetarg został rozstrzygnięty w końcówce listopada. Ja nie powiem jaki dzień, ale w końcówce listopada. Niestety opiewał na wyższą kwotę niż miała zaplanowane dzielnica. Oczywiście wcześniej, bo część pieniędzy była skonsumowana przez projekt. Brakło dokładnie 39 tysięcy. Nie udało się znaleźć zarządowi infrastruktury komunalnej transportu tych brakujących środków. To jest jeden element. Drugi element, tak się złożyło, że w sposób nagły zaskoczyła nas zima. I prognozy na faktycznie najbliższy czas okazywały się fatalne, czego mamy dowód już od 1 grudnia, że temperatury spadają mocno poniżej tam nawet 15-14 stopni w nocy, w dzień też nie jest lepiej i śnieg jest. I firma no niestety też nie zdecydowała się podjąć ryzyka wykonywania tych robót z uwagi właśnie na krótki termin zakończenia prac 21 grudnia, w tym roboty jak to się mówi, kładzenie asfaltu, betonu, no tam całe to przejście ma być przebudowane. Jednym słowem, tu mogę powiedzieć, że żal troszkę, no ale co zrobić? Siła wyższa, nie udało się. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Panie przewodniczący, ale to proszę pytać zarządu infrastruktury komunalnej transportu. Ja dzisiaj takiej informacji nie mam. Jest strzelnie. W 2011 roku pieniądze zostały przesunięte na budowę, na projekt Orlika. Przecież gdyby było zlecone wcześniej, ja mam informację, że w czerwcu dopiero został zlecony projekt. Ma Pani taką informację, to dlaczego Pani mnie pyta? Właśnie, ale nie jestem pewna, czy zarząd po prostu potwierdzić, czy ona Pani Elżbieto, jeśli Pani sobie wyobraża, że przewodniczący będzie pytał, czy zostały rozstrzygnięte przetargi na kredkę, ołówek, remont sali, nie. Tak, robię sobie żarty, dlatego że Państwo się zachowujecie w tym momencie troszkę niepoważnie. Jeśli Pani ma pytanie,
nic nie stoi na przeszkodzie, wystąpić z pismem, czy z prośbą, czy zadzwonić, wziąć telefon, zadzwonić do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu. Jest tam takie stanowisko jak kierownik do spraw współpracy z dzielnicami, zapytać u źródła i pani ma natychmiast informację. Natomiast jeśli pani nie chce tą drogą pójść, może pani również zadzwonić do mnie. Do tej pory pani nie zadzwoniła, pyta pani dzisiaj na sesji, jak sytuacja. Odpowiem pani, że sprawdzę to, poproszę o przesłanie szczegółowej informacji w tym zakresie i pełną szczegółową informację dostanie pani na piśmie. Jest pani usatysfakcjonowana? No to trudno. Proszę bardzo. Oświadczenia, komunikaty, nie dyskusja. Więc ja mam pytanie, panie przewodniczący, bo to jak... Oświadczenie, komunikaty. Więc oświadczam, że zebraliśmy z koleżanką 930 podpisów pod pismem skierowanym do ZIKIT-u w sprawie organizacji spotkania przedstawicieli ZIKIT-u z mieszkańcami. To pismo zostało przekazane z podpisem również do zarządu dzielnicy. No i oczywiście z ZIKIT-u otrzymaliśmy odpowiedź, ale w odpowiedzi tej nie podano nam, że kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy. Przy czym pan dyrektor Sapoń poświadczył dwukrotnie i poświadczył to jeszcze pan Piotr Hamarnik, że pan przewodniczący zobowiązał się, że załatwi tę sprawę, to znaczy zorganizuje spotkanie z mieszkańcami Mydlnik w sprawie właśnie przejścia dla pieszych i sygnalizacji, w sprawie komunikacji, czyli tramwajów, autobusów, wszystkich tych zmian, które nastąpiły. I do dzisiaj nic w tej sprawie zarząd nie zrobił. Więc po pierwsze to oświadczam, że mieszkańcy Mydlnik, jak również ja osobiście, jesteśmy oburzeni takim działaniem pana przewodniczącego. Powtórę, zapytam, co pan ma zamiar w tej sprawie zrobić? Skoro się pan podjął tego? Po pierwsze, jak już pan jest taki do końca uczciwy i do bólu, to proszę powiedzieć, kiedy pan złożył informację do Zarządu Infrastruktury Komunalnej z pominięciem dzielnicy, po jakim czasie pan dopiero złożył do dzielnicy, czy wtedy jak się pan już odbił od muru, to pan zaczął krzyczeć ratunku, panie przewodniczący i zarządzie kochany, bo nie chcą nas przyjąć, nie chcą się z nami spotkać. To jest po pierwsze. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy już wcześniej miał pan informację negatywną? I następna rzecz, czy ma pan notatkę z tego spotkania, gdzie pan dyrektor Sapoń mówi, że ja się zdeklarowałem na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami? To również było przedmiotem naszej rozmowy, że pan się tego wyprzedł i pan dyrektor Sapoń potwierdził, że pewnie pan się tego wyprzedł. Przy tej rozmowie było kilkanaście osób, które były również kamery telewizyjne i stacje radiowe. I gdybyśmy dobrze pogrzebali to panu nagranie, można by podejrzewać odszukać. To po pierwsze. Po drugie, nie szukam u pana, ani ja, ani mieszkańcy Mydlnik pomocy, bo pewnie jej nie dostaniemy. Natomiast, jeżeli pan jest gospodarzem, jeżeli pan jest przewodniczącym zarządu tej dzielnicy, tego egzekutywa, czyli organ wykonawczy, ma pan pewne obowiązki. Sam się pan tego podjął. I do obowiązków między innymi egzekutywy należy czynne działanie, zarządzanie pewnymi rzeczami, reprezentowanie interesów mieszkańców. Jeśli pan pyta, kiedy złożyłem do dzielnicy pismo, otóż grubo wcześniej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź z ZIKIT-u, bo to było kilkanaście dni po złożeniu odpowiedzi. I nie ma to, panie przewodniczący, nic do rzeczy, kiedy się składa w jednej jednostce, a kiedy drugiej. Pan po prostu, jak zarząd, dostaliście państwo do wiadomości problem, jaki zaistniał w Mydlnikach. A ponieważ prosiliśmy o rozwiązanie tego problemu ZIKIT, gdyby pan nie podjął się organizacji tego spotkania, to dyrektor Sapoń podejrzewa i pytałem go zresztą o to, takie spotkanie byłby skłonny zorganizować. Ktoś z przedstawicieli ZIKIT, to przyjechaliby do Mydlnik i spotkaliby się z tymi ludźmi. Ale pan powiedział, że pan to załatwi. No więc czekamy, że pan to załatwi. Po pierwsze, to pan, bo nawet nie wiem jako kto, złożył jakąś inicjatywę do ZIKIT-u i próbował sam załatwić sprawę. Więc proszę załatwić tą sprawę. Pan się nie zwrócił do dzielnicy. Pan sam powiedział, podałem do wiadomości. Inicjatywa lokalna, macie państwo taką drogę konsultacji, dyskusji. Gdyby pan się zwrócił oficjalnie pismem do rady i do przewodniczącego dzielnicy, prosimy o zorganizowanie konsultacji, to nie ma sprawy. Natomiast odnośnie kwestii, bo pan porusza, że nie wiem, przewodniczący, nie, panu to już tak pozwolę, jak widać, króciutko, jakby w oświadczeniu. Oświadczenia i komunikaty i koniec. Powiedział, że w oświadczeniu. Co jest?
troszkę pieniędzy, troszkę organizować. O, to mi się przydało, naprawdę. Przyjmując. Jako oświadczenie będziemy mieli wystąpienie. 19 września 2012 roku ZIKiT przesłał prośbę do dzielnicy o spotkanie z dyrektorem Saponiem w sprawie komunikacji miejskiej. 24 września dochodzi do spotkania w siedzibie ZIKiT, podczas którego dyrektor zaprezentował proponowane zmiany w komunikacji miejskiej. Wrzesień 2012 rok. W gazecie Bronowice zamieszczona zostaje informacja o proponowanych zmianach w komunikacji miejskiej z prośbą o zgłaszanie uwag. Jeszcze lekko nawet wstrzymywałem druk gazetki do momentu odbycia spotkania z dyrektorem Saponi. 8 października 2012 roku w siedzibie Rady Dzielnicy 7 odbywa się spotkanie przedstawicieli dzielnicy w sprawie zmian w komunikacji. Na spotkaniu oddelegowany zostaje Waldemar Janusz, radny dzielnicy. 12 października 2012 roku odbywam drugie spotkanie z dyrektorem Saponiem, na którym przekazuję mu otrzymane uwagi od mieszkańców i radnych dzielnicy, konkretnie 5 uwag. Wszystkie dotyczyły linii numer 8. Nie było uwag dotyczących innych linii, czy autobusowych, czy tramwajowych. 17 października 2012 roku z dzielnicy wychodzi pismo do ZIKiT z uwagami zarządu dzielnicy, aby pozostawić linię numer 8 w zamian za zabranie linii 24. Zdają sobie sprawę, że nie ma możliwości utrzymania tej jednej linii więcej. 25 października na sesji, i to nawet wniosek chyba Państwa był, Rada podejmuje uchwałę nr 22/211/2012 w sprawie pozostawienia linii nr 8 na dotychczasowej trasie. 29 października dochodzi do kolejnego spotkania przewodniczącego dzielnicy 6 Bronowice z dyrektorem Saponiem przy udziale strony społecznej i pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych przy prezydencie miasta Krakowa. Stronę społeczną reprezentowali ponadto prezes Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych, przewodniczący Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy prezydencie miasta Krakowa, kierownik pionu rehabilitacji spółdzielni SAN. Na tym spotkaniu przedstawialiśmy argumenty dotyczące spraw związanych z rehabilitacją, z komunikowaniem się, jeśli chodzi o niewidomych, osoby niepełnosprawne, dlatego że Polski Związek Niewidomych jest dla Bawińskiego i do Borku Wałęsnego wszyscy przyjeżdżają. Mało z tego użyłem takiego sformułowania, że zawiążę panu, panie dyrektorze, opaskę na oczy i pan będzie się dwa razy przesiadał na tej trasie, chcąc dojechać do Polskiego Związku Niewidomych. Z tego jest sporządzona notatka, choć dyrektor Saponi nie chciał za bardzo tej notatki sporządzać, została w jakiś sposób został do tego przymuszony, została sporządzona notatka. Niestety każdy pozostał przy swoich stanowiskach. 17 listopada dzielnica otrzymuje pismo z ZIKiT w sprawie zmian w komunikacji miejskiej, będącą odpowiedzią na nasze pismo, w którym nie zgadza się z propozycją dzielnicy, czyli zarządu, czyli też jakby mieszkańców. Stoją dalej na swoim stanowisku. 22 listopada w dniu sesji, dlatego nie uczestniczyłem, odbywa się spotkanie przewodniczących rad dzielnic, na których wypracowana zostaje propozycja, która jest bardzo korzystna dla naszej dzielnicy. Dwie dzielnice nie do końca są zadowolone z wypracowanych zmian. 26 listopada 2012 roku propozycje zmian w komunikacji miejskiej zostały przedstawione w ZIKiT-cie. W spotkaniu biorą udział media. Już na tym spotkaniu ustawiłem, że nie będzie mnie z uwagi na ważne inne sprawy samorządowe. Niemniej jednak w tym samym dniu udzielam wywiadu dla Kroniki Telewizji Krakowskiej, a w dniu 28 listopada wywiadu dla Krakowskiego Radia, podtrzymując stanowisko zarządu, rady i mieszkańców. W okresie od powzięcia informacji o prowadzeniu zmian w komunikacji miejskiej odbyłem kilkadziesiąt spotkań i rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, radnymi miasta Krakowa, radnymi naszej dzielnicy i innych dzielnic oraz prezydentem miasta Krakowa i dyrektorem panią Joanną Niedzialkowską Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu. I nie wspomnę, że oprócz tych spotkań z panem Saponiem, które były jakby taką, miał taką formułę formalną, odbyłem jeszcze nieformalne rozmowy, starając się go przekonać do tego, że zasadnym jest pozostawienie linii numer 8. Tyle jeśli chodzi o stronę działania zarządu, bo reprezentuje zarząd
i radnych dzielnicy 6 Bronowice. I nie mam sobie w tym względzie nic do zarzucenia. Jeśli ktoś z Państwa się włączył w akcję protestacyjną czy inną w pracę na rzecz przywrócenia linii 8, to bardzo serdecznie dziękuję. Nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj ścigali, kto więcej wydzielił wywiadów, kto więcej na większej liczbie spotkań, tylko chodzi o skuteczność. Mam nadzieję, że po pół roku, bo gdzieś mniej więcej w tym momencie będzie przeprowadzona diagnoza, może dojdzie do jakichś konkretnych zmian. I nie jesteśmy odosobnieni jako dzielnica. Wszyscy przewodniczący się spotykali z dyrektorem Saponiem, wszyscy się spotykali z prezydentem miasta Krakowa. Stała się rzecz straszna. To znaczy się z tego, co wiadomo, Zygin przygotował zmiany, wydrukował już wszystkie rozkłady, wszystkie historie, poniesione zostały koszty i jakby już nie mógł się za bardzo z tego wycofać. Dziękuję. Panie przewodniczący, ale moje pytanie... Czy pan ma oświadczenie? Tak, co pan zrobi z mieszkańcami Mytyli, którzy prosili o spotkanie, a którego organizacji pan się podjął? To nie jest nie podjąłem się, nie ma takiej możliwości. Nie podjąłem się, natomiast jeśli mieszkańcy się zwrócą z prośbą, na pewno zorganizuję takie spotkanie i nie będę się bał stanąć face and face z mieszkańcami Mytyli. Panie przewodniczący, twarzą w twarz. Także nie będę się bał. Jeszcze tak, następna sprawa, następny komunikat. Kolejna sesja odbędzie się w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia. Jeśli Państwo planujecie urlopy, jakieś inne wydarzenia w swoim osobistym życiu, to podaję mniej więcej te pierwsze dwa tygodnie. Jest to związane ze statutem i zasadami uchwalenia, podjęcia uchwały przez zarząd dotyczącej wydatków na biuro dzielnicy. I zapis jest taki, w ciągu 14 dni od powiadomienia o uchwaleniu budżetu miasta Krakowa, Rada Dzielnicy musi podjąć odpowiednią uchwałę. I tak nam to wychodzi, że w zależności kiedy otrzymamy oficjalne pismo o uchwaleniu budżetu miasta, a sesja jest 19 grudnia, może się to odbyć właśnie na przełomie pierwszego tygodnia po nowym roku albo w drugim tygodniu. Nie wiem, dlatego że to jest 14 dni i to może wypaść w poniedziałek i wtorek i środa. O terminie zostaną Państwo powiadomieni. Pierwsze dwa tygodnie. I jeszcze jeden istotny komunikat w imieniu grupy radnych. Zapraszam na spadkowe spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 20 grudnia o godzinie 18 w sali restauracyjnej Klubu Sportowego Bronowianka. Składkę na organizację spotkania można złożyć w biurze u pana Jacka. Koszt takiego spotkania 30 zł. Zapraszam serdecznie, natomiast tych z Państwa, z którymi już nie będę miał okazji się spotkać, w związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, życzę wszystkim Państwu spokojnie, radości świąt Bożego Narodzenia, zdystansowania się troszkę od tych codziennych problemów, pobycia z najbliższą rodziną. I również życzę szczęśliwego nowego roku i realizacji projektów, jakie przed Państwem stoją. Ja jeszcze jeden komunikat chciałem przepraszam bardzo. 19 grudnia w środę o 20 będzie się posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Gościem będzie naczelnik naszego oddziału, czego doczyta wszystkich, tak również wszystkich radnych. Zapraszam. 20. Chcę tylko jeszcze przypomnieć, że szefowie komisji powinni jeszcze, wszystkie komisji powinni zorganizować posiedzenia komisji w grudniu, czyli jeśli ktoś nie podał dzisiaj terminu, to proszę o podanie w odpowiednim terminie członkom swoich komisji, kiedy odbędą się te posiedzenia komisji. Macie Państwo w skrzynkach wrzucone pisma z tematy do przedyskutowania, ewentualnie podjęcia jakichś wniosków przez komisję. Szanowni Państwo, zamykam 23 sesję Rady Dzielnicy 6 miasta Krakowa.